Dąbrowski dla potrzeb promocji, ale na co dzień on stoi pod oknem. Mieszkania warszawskie, właśnie odpowiedziałem przed chwilą o tych mieszkaniach śródmiejskich, jak to mniej więcej wyglądało. Tutaj mamy salon w mieszkaniu przy ulicy Mokotowskiej 48. Oczywiście albo zrabowane, to daj Boże, że zrabowane i wywiezione w październiku, czy w listopadzie, czy w grudniu do Rajchu, ale raczej podejrzewam, że niestety spalone. Mokotowska 48, czyli po wojnie to były hybrydy, a z tyłu był ten cmentarz powstańczy, prawda, gdzie spoczęła siostra. Tak, tak, tak. Tutaj w tym budynku w czasie powstania był szpital powstańczy, czyli właśnie w tym szpitalu Jadwiga miała, Jadwiga amputowana tą nogę z ramioną. I tutaj zmarła i została pochowana na tym podwórku. No, tutaj nie muszę nic mówić, no to na szczęście stoi. Było zbyt solidne, żeby uległo zniszczeniu. Proszę Państwa, Aleja Wyzwolenia obecna, jeśli Państwo kojarzą, wtedy to była ulica 6 sierpnia i to jest budynek Ministerstwa Spraw Wojskowych, czyli na samym środku, dzisiaj Aleja Wyzwolenia, to jest bardzo szeroka ulica ze skwerem, czyli na tym skwerze stał gmach ministerialny, no oczywiście marszałek Piłsudski tam urzędował na przykład. To jest getto warszawskie, no to już jest w ogóle niewyobrażalne, bo to jest ulica prawdopodobnie Pawia, czyli dzisiaj po prostu bloki tamte, no przepraszam, że tak mówię, ale taka jest prawda, bloki gomułkowskie z lat 60. stoją, do 43. roku piękna zabudowa, kamienice, bogato zdobione. Kościół Sakramentek, rynek Nowego Miasta, ale ta piękna zieleń, proszę zwrócić uwagę na dole. Tutaj bardzo jest ciekawe zdjęcie, ponieważ to jest jeden z tych domków, które Dąbrowska oglądała ze swojego okna, pisząc, że przed moim oknem stały trzy domki, z których dla mnie widoczny był tylko pierwszy. To jest jeden z nich. To jest wzorcowa wieś założona w mniej więcej w 1780 roku przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. On to nazwał Nową Wsią i stworzył sobie taki sielski zakątek dla mieszkańców wysiedlonych z Ujazdowa, kiedy tam zaczęto budować i zamek ujazdowski rozbudowywać i tworzyć park łazienkowski, całe to założenie. Tam po prostu były chałupy, mieszkali ludzie, więc on wybudował tutaj właśnie na ulicy Nowowiejskiej dzisiejszej całe założenie liczące 100-kilkadziesiąt obiektów, to była tak zwana Nowa Wieś. Oczywiście to wszystko było burzone. Gdzieś tam w 35-9 latach to zostało już właśnie kilka takich obiektów zupełnie. One były drewniane, otynkowane, także w stylu takim powiedzmy dworkowym. A z tyłu widzimy, można wrócić, z tyłu widzimy kamienicę przy Placu Zbawiciela. No ta jedna to stoi, to jest kamienica metodystów. I tam była wytwórnia filmowa. Na górze był Sfinks, wytwórnia filmowa, tak. Tylko ta kamienica miała przepiękną elewację. No dzisiaj jest absolutnie po wojnie wszystko zostało zrąbane do żywego muru. Można zobaczyć górę, zwieńczenie tej kamienicy. Nie wiem, czy jest na tym zdjęciu akurat tam to zwieńczenie. Jest, proszę zobaczyć. No to wszystko jest po wojnie usunięte niestety. Tak jak w większości tych zachowanych domów. Po prostu burzono, niszczono ten burżuazyjny gust, czyli zrywano elewacje, balkony do gołej cegły. Rok 46, początek odbudowy mostu Poniatowskiego. No to nie muszę mówić. Brakuje tylko tych gazowych latarni i ogrodzonych trawników płoteczkami. To jest ostatnie zdjęcie Marii Dąbrowskiej, 7 października 1964 roku, czyli jej urodziny. 75. urodziny. Cała Warszawa będzie leżała u stóp tego potwora, także proszę zobaczyć. Poza tym ta zabudowa tutaj poniżej, te resztki Warszawy okaleczone, to wszystko oczywiście potem też zostało powyburzane. No niewiele z tych domów ocalało. No oczywiście pałac stoi durnie. Tutaj na dole jest oczywiście przebieg ulicy Emilii Plata dzisiejszej. Potem zostaną tutaj przeróżne bloki, hotel Intercontinental i tak dalej, i tak dalej. A tu jest stodoła. Proszę wrócić, przepraszam. Stodoła, tak, ta słynna stodoła. W lewej jest części zdjęcia. Pałac Saski, to jest jakaś delegacja Polonii chyba amerykańskiej i kanadyjskiej z Bożego Więcej. Grupie Zanego Żołnierza oczywiście, tak? No i sztab generalny, kolumnada. Może będzie odbudowany.
Park Ujazdowski. No, na szczęście przetrwał i kilka lat temu został wspaniale rekultywowany i w ogóle no, prezentuje się dzisiaj znakomicie. Ale ja chcę Państwa zwrócić uwagę na zabudowę ulicy Pięknej. Tam w głębi, te piękne kamienice, pałacyki. Wszystko to niestety jest zburzone, jest po prostu trawnik. Ambasada kanadyjska tam teraz stoi, niedawno zniesiona. Pałac Kronenberga i marszałek Piłsudski, to jest listopad 18 roku, kiedy wymigał się od przemówienia, tłumacząc, że jest chory na zapalenie gardła. Stoi na balkonie pałacu Kronenberga, czyli tutaj, gdzie dzisiejszy hotel Wiktoria, który też jeszcze nie nazywa się Wiktoria, tylko jakoś inaczej zdaje się. Sofitel, tak. Pałac Kronenberga, no spalony był oczywiście w 1939 roku, nieprzeliczone dzieła sztuki tam wspólnego, obrazy i tak dalej, ale te mury przetrwały i dopiero w 1964 roku zostały rozebrane, co było zbrodnią oczywiście. Kościół świętego Aleksandra przed wojną wyglądał zupełnie inaczej, ponieważ miał takie dwie wielkie wieże strzeliste, kopułę wzorowaną na bazylice świętego Piotra w Rzymie. Został w latach 878-880 przebudowany z tej małej rotundy Eigenerowskiej. Po wojnie wrócono do tego pierwowzoru, czyli już nie odbudowano tych wież, no i kościół jest właściwie dwa razy mniejszy dzisiejszy. No i zabudowa. A tutaj mamy go, właśnie, to jest kościół świętego Aleksandra w pełnej krasie, plus zabudowa. No oczywiście część tej zabudowy istnieje, kamienica pod gigantami to jest ocalała, ta z kopułami, dwa domy na rogu książęcej. Ale ta z lewej strony to jest wylot wspólny, na przykład to jest Ministerstwo Przemysłu, prawda? Przemysłu chyba zdaje się. Gospodarki, tak. Tu proszę zwrócić uwagę, Kościół Świętego Zbawiciela, oczywiście ulica Marszałkowska, to jest najważniejsze, to znaczy cała pierzeja, kamienica do placu Unii Lubelskiej ocalała tylko ta jedna kamienica na samym końcu, czyli Marszałkowska 1, dom zwany Żelazkiem, a cały ciąg od kościoła aż do tego domu. No, niezwykle luksusowy kamień z warszawskich. Naprawdę, to był domy, to był przepych. To wszystko zostało zburzone. Chyba to już było. Czy może żeśmy już zatoczyli koło? No proszę jeszcze. A tak. Dobrze, to jest wszystko. Proszę bardzo. Dziękujemy. Na tego zdjęcia, które prezydent Warszawy przed wojną pokazuje pewne rzeczy. To tam niesłychanie cenne sprawy. Chciałbym kilka słów radnych. Jeśli pan może, ja potem...